Szanowni Państwo, od 16 stycznia, od rozpoczęcia się ferii zimowych, prezes Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadził na terenie całej Polski około 90 kontroli, ale to są kontrole, które dotyczyły ponad 5 tysięcy pojazdów kolejowych. To są przede wszystkim wagony kolejowe, ale oczywiście są to również lokomotywy, taka jak ta, i to są elektryczne zespoły trakcyjne. Podczas tych kontroli stwierdziliśmy ponad 160 nieprawidłowości, ale tylko około ponad 10 nieprawidłowości polegało na tym, że wprowadzono ograniczenia w eksploatacji lub też wycofano pojazdy z eksploatacji. Kolej jest bezpieczna na podstawie wyników miernika wypadkowości. Jeżeli chodzi o rok 2022, osiągnęliśmy jeden z niższych wyników, jeden z niższych wskaźników, on wynosi około 2, co świadczy o tym, że ilość z roku na rok zaistniałych wypadków kolejowych w stosunku czy w odniesieniu do wykonanej pracy przewozowej jest na niskim poziomie. To jest bardzo dobry okres, zarówno rok 2022, jak i styczeń 2023 roku dla kolei przede wszystkim pasażerskich. Ja tylko przypomnę, że w 2022 roku przewieźliśmy ponad 342 miliony pasażerów, a jeżeli chodzi o styczeń, to on jest rekordowy. Przewieźliśmy w styczniu wszyscy przewoźnicy pasażerscy prawie 30 milionów osób, i tak porównując rok do roku, to jest prawie 8 milionów więcej niż w styczniu 2022 roku. Podczas tych naszych kontroli, które żeśmy wykonywali do 26 lutego, czyli do końca ferii, te nieprawidłowości, które były stwierdzone, tak jak powiedziałem wcześniej, one nie były poważne. One przede wszystkim dotyczyły czystości składu, jego niewłaściwego wyposażenia, czy też niewłaściwego wyposażenia sprzęt wagonów. Mam tutaj na uwadze na przykład gaśnice kolejowe. Stwierdziliśmy w kilku przypadkach, że termin przydatności takich gaśnic do użytku był przekroczony. Jeżeli chodzi o te poważniejsze nieprawidłowości, o których wspominałem, które nawet dotyczyły wyłączenia wagonów z eksploatacji, one dotyczyły przede wszystkim uszkodzeń drzwi czołowych i drzwi bocznych. To Państwo teraz widzicie, to jest lokomotywa, bardzo nowoczesna lokomotywa polskiej produkcji. I proszę Państwa, ta lokomotywa, jak Państwo widzicie, jest oplakatowana i robimy to w ramach akcji informacyjno-promocyjnej, która kierowana jest do całego społeczeństwa, ale przede wszystkim do dzieci, rodziców i opiekunów. Kolejowe ABC. Bohaterem kampanii Kolejowe ABC jest rogatek. Też go tutaj widać. I jeżeli chodzi o drugą część kampanii Kolejowe ABC i hasło takie promocyjne, ono tutaj jest: bezpieczeństwo, ważna sprawa, na kolei to podstawa. Chcemy właśnie docierać przede wszystkim do wszystkich dzieci i mówić o tym, jakie zagrożenia związane są, czy mogą powstać właśnie na obszarach kolejowych. A obszary kolejowe to nie tylko tory, to nie tylko pociągi, to nie tylko stacje kolejowe, ale chciałbym również powiedzieć, że bardzo newralgiczne miejsce, jeżeli chodzi o wypadki, które powstają na obszarach kolejowych. Mam tutaj na uwadze przejścia kolejowo-drogowe. Ta lokomotywa tak naprawdę będzie promowała naszą akcję Kolejowe ABC, akcję Urzędu Transportu Kolejowego, i będzie jeździła po całej sieci kolejowej do końca wakacji tak naprawdę. A pierwszy taki przejazd, z informacji, które posiadają od przewoźnika PKP Intercity, nastąpi w dniu dzisiejszym i lokomotywa pojedzie do Poznania. Pojedzie do Poznania. A pan prezes Hela, panie prezesie, twarz
kampanii kolejowej ABC zapraszamy z drugiej strony. O, dodatek jest bardzo duży.